dobry mecz, ale kolejny raz sprzedaliśmy. Brakuje nam na pewno ławki rezerwowych zmienników, niektórych momentach umiejętności. Musimy być dobrze zorganizowani jakiś zespół. Się takim byliśmy zespołem. Bramka, przepiękna bramka nam zdecydowała o wyniku meczu. Ja dziękuję jeszcze raz chłopakom przede wszystkim za determinację, za to, że stracili dużo sił, wiązali się z tym zadaniem, o której prosiłem i wykonali ich, można powiedzieć, w 100%. Chciałbym, żeby dalej tak wyglądało. Jestem przekonany, że te wyniki pozytywne, czyli wygrane, przyjmą. Tak, trener Owczarek powiedział, że zagrał dobry mecz i przegrał ten mecz. I taka jest prawda. My zagraliśmy słaby mecz i nie wygraliśmy ten mecz. Myślę, że te ostatnie mecze, które gramy i wygrywamy albo remisujemy, jak patrzę na swoich zawodników i dochodzę do wniosku coraz częściej, że jednak presja wiąże nogi, bo w momencie, kiedy wszedł Szpaczyński, ta gra zaczęła się układać. W momencie, kiedy spadł, praktycznie posypało nam się wszystko. Mogę użyć takiej analogii, nie wiem, jak w samochodzie brakuje dobrego silnika, to czy dobrej kierownicy, to ten samochód jedzie po boczu. Wypadł Jarzybowski, który dziś prowadził grę, Szpaczyński, który przedwczoraj jeszcze był do grania, wczoraj odniósł kontuzję, dzisiaj mu się to odnowiła. No, niestety ta gra w końcówce wyglądała dramatycznie. No, musiałem gdzieś tam łatać dziury. Pilarski, który do środy nie trenował, brał antybiotyki, zszedł ze względu na gdzieś tam skurcze. Kowal, który w ostatnich meczach wchodził, również go łapały skurcze. No i wyglądało to źle. Po prostu niewiele brakowało, żebyśmy ten mecz przegrali. I tak jak powiedziałem, no myślę, że moi zawodnicy teraz mają problem, jeśli chodzi o presję. Widać to po Marcinie Orłowskim, który zupełnie inaczej wygląda na treningach. Widać to przypuszczam po Piotrku Kucharzaku, który bardzo dobrze się prezentuje. Przychodzi mecz, jest jakiś tam moment, że jest 0-0, 1-0 i po prostu nie wytrzymujemy psychicznie. Ta walka będzie jeszcze do końca. Na razie udaje nam się wygrywać po słabszych meczach. Mam nadzieję, że przyjdzie moment, że będziemy wygrywać po dobrych meczach. Dziękujemy. To zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeśli pytań nie ma, to bardzo dziękujemy.